Cześć Boże! Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o filmie, który jest według mnie jednym z lepszych filmów na rok świętego Jakuba. W ogóle rok 2021 jest nazywany rokiem świętego Jakuba i wtedy jest odpust Santiago de Compostela. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o filmie, który został nagrany, gdy jego uczestnicy właśnie podążali szlakiem świętego Jakuba do Santiago de Compostela. Ten film nazywa się Ślady stóp. I takie... Ogłoszenie pojawiło się na samym początku i na zwiastunie, który jest teraz w proponowanych filmach. Poszukuje dziesięciu dzielnych podróżników chętnych przejść tysiąc kilometrów w czterdzieści dni. Dotarcie do celu nie jest zapewnione. Obiecuje cierpienie i na przemian przejmujące zimno i nieznośny upał. Najprawdopodobniej nabawisz się kontuzji, obolałych mięśni i pęcherzy na stopach. Zniechęcenie i pokusa zrezygnowania zapewnione codziennie. Snu niewiele, czasem na zimnej ziemi. Nieuniknione przypadki zabłądzenia, jednak nagrodą może być odnalezienie siebie. Każdy z nas chyba chciałby przeżyć taką przygodę, gdzie zmaga się samym sobą z własnymi słabościami i Szlak Świętego Jakuba jest właśnie po to. Nie ukrywam, że ten film był dla mnie szczególny, dlatego że sam jestem pielgrzymem na Szlaku Świętego Jakuba i gdy oglądałem tych dziesięciu śmiałków, którzy opowiadali o swoim życiu, którzy starali się na tym szlaku dosłownie nie zwariować, to w tym momencie widziałem samego siebie, jak podążam tym szlakiem. Jeśli ktoś tak jak ja jest piechurem, niech spróbuje obejrzeć ten film. Jest on dosyć długi, bo jest półtora godzinny. Natomiast można powiedzieć, że jest filmem dokumentalnym. Na pewno nie jest fabularny i opowiada o historii tych dziesięciu mężczyzn. Myślę, że na ten rok, kiedy nie wiadomo, czy będziemy mogli pójść tym szlakiem. To jest taki dobry pomysł, żeby go zobaczyć. Zobaczyć te piękne widoki, te wspaniałe sytuacje i po prostu tę ciszę modlitwy, która zawsze pojawia się na szlaku. Jeśli Was zachęciłem, zobaczcie jeszcze sobie zwiastun i zamówcie albo obejrzyjcie wspólnie z rodziną. Myślę, że to jest dobry czas.